Zakończył się drugi etap prac konserwatorskich przy meblach z wyposażenia Pałacu Zarzeckiego, w którym mieści się Muzeum Dzieduszyckich, będące oddziałem Muzeum w Jarosławiu. Starszy kustosz Muzeum w Jarosławiu, pani Krystyna Kieferling, opowiedziała na konferencji prasowej o zmianach, które zaszły w zabytkach. Zmiany są zasadnicze. Patrzymy na te meble jak na nowe meble. One są zachwycające w tej chwili w nowej postaci. Proszę sobie wyobrazić, że te meble, w których jesteśmy w rotundzie, składające się z kanapy, foteli, krzeseł, bo tam krzesła mamy dalej, one były w takim szaro troszeczkę burym kolorze, choć był to już kolor, raz obicia były zmieniane, tkanina była zmieniana, ale czas robi swoje. Wobec tego wyglądało to bardzo nieszczęśliwie. Mimo że było po konserwacji, to wyplamienia były takie różne. Inna sprawa była z tym kompletem drugim. Ten drugi komplet, tak mnie się wydaje, jest wcześniejszy. On miał 3 razy zmienianą już tkaninę, co tym bardziej podkreśla, że jest wcześniejszy. No był w bardzo niesympatycznym kolorze ostatnio, szaroburym. Mało tego, było dużo ubytków, jeśli chodzi o tutaj te wszystkie aplikacje. I ten kolor zielony, no dobraliśmy, żeby na podkreślić. Zielony kolor w tym okresie też był, bo każda epoka lubi i kolory swoje, i materiał, więc to w jakiś sposób trzeba się dopasowywać do tego. I wydaje mi się, że konserwacja, jaka została zrobiona i przy tym komplecie tutaj w rotundzie, i przy tamtym, to zasługuje na bardzo duże podziękowanie i uznanie dla panów konserwatorów. Obecny na konferencji był również konserwator dzieł sztuki, pan Filip Sołtys, który przybliżył nam przebieg prac, które miały miejsce na tym etapie. Od początku poznajemy meble, oglądając je, sporządzając stosowne dokumenty, szczegółowe opisy ich braków, ich wad, elementów, których nie ma. Robimy szczegółową inwentaryzację i po wstępnych takich oględzinach przygotowujemy się już do prac w warsztacie, tak żeby meble mogły z powrotem wrócić na ekspozycję. Renowacja była o tyle łatwa, że wiedzieliśmy, z czym się będziemy mierzyć z poprzedniego roku. Prace przebiegały o tyle łatwiej. Natomiast tak pokrótce mogę powiedzieć, że meble generalnie były dość mocno zniszczone. Wynikało to z uwagi na dość intensywne ich eksploatowanie, a dodatkowo na poprzednie prace konserwatorskie, które nie były robione do końca zgodnie ze sztuką konserwatorską. I meble posiadały wiele niefachowo zrobionych napraw, były wykończone niezgodnie ze sztuką konserwatorską. My wszystkie te wady, które meble nabyły w czasie swojego, nazwijmy to, życia, postaraliśmy się usunąć. Jeżeli nie było takiej możliwości, to wygubić tak, żeby nie rzucały się w oczy. No i efekt teraz możemy podziwiać. Dyrektor Muzeum w Jarosławiu, pan Łukasz Zagrobelny, przedstawił źródła finansowania prac oraz zapowiedział kolejne etapy renowacji. Projekt i renowacja mebli 15 obiektów była możliwa dzięki wsparciu z dwóch źródeł. Z jednej strony ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wspierania działań muzealnych, ale też ze środków powiatu jarosławskiego, który pomógł nam i uzupełnił nasze środki o wkład własny. W przyszłym roku zaplanowaliśmy etap trzeci, który objąłby, jakby się wszystko udało, kolejnych 18 obiektów z Pałacu Dziaduszyckich w Zarzeczu, z pierwotnego i obecnego wyposażenia. I jeżeli on by został zrealizowany, to jeszcze zostały nam obiekty na etap czwarty. Mamy nadzieję, że kolejne etapy również przyniosą zamierzony efekt i eksponaty Muzeum w Jarosławiu będą mogły być podziwiane jeszcze przez wiele kolejnych pokoleń.